Nie ma rodzeństwa bez siniaków, bujek i awantur. Jeżeli ktoś z was nie miał konfliktów z bratem albo z siostrą, to prawdopodobnie to nie jest wasze rodzeństwo. A kto z was był tym najmłodszym w rodzinie, tą perełeczką, tym skarbem w głowie, co? Tam, tutaj, nienawidzę was, bo ja byłem tym najstarszym, który musiał po was sprzątać, pilnować was i tym, na którego zawsze kablowaliście. Rodzicom się wydaje, że z dziećmi to jest jak z naleśnikami. Ten pierwszy nie musi się udać. Tylko takie ledwo rozrobione ciasto, na zimny olej, na zimną patelnię, tylko takie... Dobra, nie obracaj na drugą stronę. Da się psu. Albo będzie na krokiety. Ja mam 4 lata młodszego brata. Ja zawsze byłem Marcin, a mój brat Mareczek, Maruś, Marunia. Jak on coś narobił, to była zawsze moja wina, bo widocznie Marcin go nie przypilnował. To mój brat na placu zabaw złamał nogę, a była moja wina, bo to widocznie Marcin dał mu taki przykład. On wszystko mógł robić na odpierdol, bo rodzice i tak zawsze po nim poprawiali. A dlaczego poprawiali po nim? No bo to Maruś. A mój 4 lata młodszy brat doszedł do wprawy. Jest kłótnia, awantura, rodzice wpadają do pokoju, a on w jednym momencie potrafił się rozpłakać. Marcin mnie bije! A dla rodziców winny jest ten, który nie płacze. Ten nie płacze, ten płacze, a więc ten jest winny. Co z tego, że kurwa spałem? A nawet jak udowodniłeś swoją rację, to ci powiedzą, jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. To nie zawsze działało. Wróciłem do domu wstawiony, ojciec do mnie, Marcin, piłeś? Mówię, tato, co ty opowiadasz? Tato, jestem trzeźwy. Marcin, piłeś? Jesteś pijany? Tato, co ty opowiadasz? Tato, jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. Ten starszy w rodzeństwie zawsze przeciera szlaki. Ja nawet jak miałem 18 lat, to musiałem być punkt 22 w domu. A ten młodszy? On miał 15 lat. Mamo, tato, jadę z kolegami pod namioty. A matka, Maruś, pieniądze masz na stole, plecak już spakowany. Jakby ci się przypomniało, to zadzwoń do matki, że żyjesz. Myślę, co tu się odpierdala. Idę do mamy i mówię, mamo, przecież on ma 15 lat dopiero. O, faktycznie, Marcin, 15 lat, zapomniałam. Maruś, idź do ojca, da ci prezerwatywy. Mamo, ale ja też mam wieczorem imprezę. Mi też by się przydały prezerwatywy. Nie, 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 Marcin. Nie, nie, nie. Ty jesteś starszy, mądrzejszy. Ty musisz zdążyć. Plus bycia starszym rodzeństwem, jesteś wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o stylówkę. Chodź tu, gówniarzu, chodź. Widzisz tą bluzę? Widzisz te spodnie, nie? Widzisz te buty? Jak ta bluza będzie tak rozciągnięta, nie? Że będzie to kolana, te buty tak dziurawe, że będzie widać cały duży palec, to wtedy będą twoje. A najgorzej jest być tym średnim w rodzeństwie, bo jesteś pomiędzy młotem a kowadłem. Zabawkę zawsze musisz oddać temu najmłodszemu, a zawsze słuchać musisz się tego starszego, bo jest mądrzejszy, starszy. Ten najmłodszy w rodzinie nie będzie bił się z tym najstarszym, no przecież nie ma szans. A ten najstarszy przecież nie będzie bił tego najmłodszego, bo to nie wypada. Także jak jesteś średni w rodzeństwie, to masz całe życie w pierdol. Ten średni w rodzeństwie jest, ale mogłoby go nie być. Jest taki niezauważalny. Rodzina bez tego średniego i tak będzie rodziną. Jak zaginie ten średni, rodzice dopiero po 10 dniach zgłaszają zaginięcie. Dzień dobry, chciałem zgłosić zaginięcie. Znaki szczególne, no to tak. Wykształcenie średnie, oczy średnie, wzrost średni, imię, no średnio. Ale ja wiem, że teraz na sali są pewnie też osoby, które totalnie nie mają pojęcia, o czym mówiłem przez ostatnie 3-4 minuty, bo oczywiście lepiej jest być samolubnym skurwielem.
Wiecie, o kim mówię, nie? O jedynakach. Wiecie, jaki jest największy problem z jedynakami? Oni nawet nie wiedzą, że są zjebani, bo im rodzeństwo tego nie powiedziało.